Cześć, ja jestem Adam i witam Was w ostatnim odcinku z zamkniętej bety do gry The First Berserker Kazan. Dotarliśmy w poprzednim odcinku do ostatniego bossa, który sromotnie nas zlał. W tym odcinku będziemy go lać do skutku, zobaczymy jak to wyjdzie. Chciałbym przetestować też te samony, bo podobno nowy patch, który dzisiaj wyszedł, to jest już drugi w ogóle patch do tej gry, do tej bety. Podobno coś zmienia. No zobaczymy jak to działa. Wejdźmy, powalczmy. O ty. No, trochę to nie pykło. Ale mnie złapał. No muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest z niego twardy przeciwnik. I posiekał mnie. No trzeba trochę go potrenować, trochę go wyczuć. Zobaczyć jak to dalej będzie z nim. Teraz jest inny samon. Za każdym razem jest inny, czyli jednak coś zrobili. Trzeba troszeczkę go tutaj. Dobra, jedziemy go. Plecy. Dobra. I... Dobra. Czekamy. Ale mnie złapał. Nie dostał, kurczę. Szkoda. Patrzcie, znowu nie mogę wyłapać tego momentu ataku, nie? Jest. Pierwsza faza, ale to z tego jak nie mam już nic do leczenia. Jest druga faza. Dobra.
Ale nie sięgnąłem go. Jest, plecy. Duch nie żyje. I ja też. No już troszeczkę lepiej, ale... O, jest mega, nie? Naprawdę... Robi wrażenie przeogromne. To teraz ten duch, tak? Chodzimy. Ciekawe, czy nie mogą być więcej faktycznie kulek do leczenia. Chociaż wszędzie, gdzie widziałem, to mieli wszyscy po trzy. Dobra, ładnie. Ale. A i tam niepotrzebnie się władował to mój towarzysz. No, regeneruj i atakuj. No jak się na nim się skupił? O, jasne. Dobra, mamy go. Udało się, teraz druga faza. O ja. Już tak fajnie było. No, trochę tam, trochę go poturbowaliśmy, ale nie mam się czym leczyć, nie? Uciekaj, uciekaj z tego, ale... No niestety. No. Każda następna walka coraz lepsza. Ile mamy teraz? Jeszcze za mało na level. Kolejny summon. O ty! Tego się nie spodziewałem. Kolejną umiejętność dostaliśmy. Uciekamy. No ale... Tu dostaliśmy trochę mocno.
Ajajaj, to nie wyszło. Kurde, ta walka. No i co? Przekroił mnie nawet nie wiem kiedy. No, w Kazanie powiem wam, że będzie wyzwanie. Umiejętność kolejna. Generalnie źródła. Brutalny atak. Dual Blade nie jest na razie włócznia. No dobra. Ile potrzeba? No jeszcze trochę. Ciekawe, ile tych kamieni mam do przyzywania jeszcze. Zdobywa się z tych fantomów czerwonych. O ty. Jest brutalny. No nie dam do niego, no gdzie się pchasz ty, ciemniaku. O, ale go złapał. Coś jak mnie, nie? O ty. O ty. Ulecz się. O ja. Mamy go? No i teraz będzie kolejne wyzwanie. Ulicz się. Uciekamy, uciekamy. No, duch zginął, ja też teraz prawdopodobnie. I zginęły pewnie. Ej, ja cię kręcę. Ale jest naprawdę coraz lepiej, bo widać progres. Tylko na pierwszej fazie cały czas tracę za dużo kulek do leczenia. Ty coś mam tutaj? Discard. Ciekawe co to da.
czyli nie da nic. Musimy coś może do rzucania faktycznie przychodzić. Co to jeszcze? Zobaczymy, jak to z levelowaniem. Będzie na levelik, czy nie? Tak. No co, levelujemy dalej. Vitality i do boju. Skill tree dalej nie mamy. No to powiem wam, że ta gra będzie naprawdę czymś rewelacyjnym w przyszłym roku. Staminy pilnować na początku. O ty. Jak mówię, na początku tracę niepotrzebne. I plecki. I po mnie. Jedziemy z nim ponownie. Co by tu możemy wymyślić? No w sumie nic nie wymyślę lepszego. Mogę co najwyżej broń zmienić, nie? Wrócimy do naszych toporków. Tak jakby trochę większy damage, ale no, szczerze, odnoszę wrażenie, że jesteśmy mniej mobilni. I po mnie. Dlatego mówię, kurczę, nie wiem, miecz jeszcze spróbować. Bo co tutaj inne? Możemy spróbować, przecież to wszystko jest po to, żeby przetestować tą grę.
Zobaczmy. Czy może bez samona? Dobra, zobaczmy jeszcze raz. I po mnie. Nie, nie, to nie jest dla mnie broń. Wróćmy do tej włóczni. Włócznia była najlepsza chyba. O. Na razie popróbujmy tak. Trzeba go się dobrze nauczyć, nie? O ty, ale mi sieknął teraz. I mnie przeciął. To będzie bardzo ciekawe wyzwanie, wam powiem. No, na razie. Pukać? Jest ok. Odsuwamy się, bo będzie. No, niestety muszę go już wykończyć, brutalnym. Jest. No, czyżby to było to przejście? O ja. Patrzcie, nie trafiłem go, nie? No, dawaj, dawaj, dawaj. Przeżyj tam, przeżyj, kolego. I?
O Jezu. Ulecz się. I mnie przeciął, kurczę. Już tak blisko, nie? Zrobiłem krótkie cięcie, przy którym próbowałem coś pozmieniać, posprawdzać, ale niewiele jest co. Zobaczmy, jak to pójdzie. Musimy go pokonać, bo naprawdę zaraz się kończy. I brutal. No. Będzie? Kręcił, tak kręci. Nasz towarzysz się nie zbliża. Ale złapał jego? Nie złapał. Zobaczcie, nie złapał, nie udał. Patrzcie, jak mnie wciągnął, co? No i duszek wyzionął ducha. No dobra, nie będziemy kombinować. Się. No chodź, chodź, chodź. O. Plecy. Dobra, padł. No ale niestety druga faza bez leczenia jest słaba. No. I na tym się kończy druga faza. Zobaczymy, co teraz będzie. Muszę w pierwszej fazie nie stracić nic do leczenia. Co najwyżej jedną kulkę, bo to naprawdę...
I brutal. No. Przyzwoicie. Uciekamy, uciekamy. Ciekawe, czy to zadziała. Ale złapał go. Ale mnie złapał. I plecy. Ależ kurczę, ten unik, no niestety. No i duch też padł. I ja też padłem. To będzie długa walka. Pięknie. No. Uciekamy. Coś tam dostał, ale to takie słabawe trochę. O, piękne to było. Fajna kompilacja ataków. Cała faza wyszła praktycznie. No dawaj, siekaj, siekaj, siekaj. Ale kurde. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Plecy. Patrzcie, no.
Uda się, czy się nie uda? Jak mu duszek nie padnie, to może się uda. Ole. Ale mnie trafił, nie? Nie na mnie, tylko na ducha się agruj. Jest. Uda się, czy nie? Mamy go, nie? Udało się, ale on jest... Kurde, przecież to będzie... To będzie niesamowita gra, nie? O. Fantastyczne, to jest naprawdę... Berserk Dragon, kurde. Nie mam tylko nadzieję, że my będziemy zdobywać też większe moce, nie? Po drodze. Miał przyjaciela. Imperator. The Emperor, the nobles who falsely accuse me, especially Pavel, they will all pay one day. The Mage Ozma, a traitor too? Yes. O matka. Did you hear what they did to him? Blinded and then executed. Fabułka będzie też mega w tej gierce, nie? Ozma, my friend, I swear we will be avenged. O? This place. If chłoniamy? Then this is surely it. Emperor Palmyria, Pavel. You will both be dragged down here. O, jeszcze stoi ktoś. Mission complete. Porozmawiajmy. Nasz fantom. We still need to find the cause of the disruption and stop it. Get ready, mortal. We are finished here, but there is still much to be done elsewhere. Przydałaby się taka przemiana na mnie, żebyśmy mogli się w niego zamienić. The restored energy here has opened up the realm of the mortal world inside the crevice. We should explore it. Czyli pokonanie bossa otwiera nam kolejne wrota. Inside the crevice lie both the realms of the Netherworld and the mortal world. Both sealed off until now by a lack of Netherworld energy. By the will of Charon, you will be able to bring another living being with you into the mortal realm. Możemy zabrać kolejne żywe istoty. Cieszą się z naszego paktu. No dobrze, tu nic nie mamy. Dobra, to było. I się przenosimy. Czyli zakończyliśmy betę, tak? Tak, bo już więcej nic nie mamy.
No nie możemy nawet zlevelować. Zobaczmy, co jeszcze otrzymaliśmy. Dwa toporki, całkiem ładne. Ale nic, dobra głowa. I tą głowę ubiorę, ona jest całkiem... Nie. No i dobrze, powiem wam tak, moja opinia na temat tej gry jest taka, że kupili mnie. Poziom trudności tej gry spowodował, że mam tak, jestem tak nakręcony na dalsze granie. O, zobaczcie, tu ktoś będzie na pewno. Tu pewnie też. No biorę tą grę w ciemno, naprawdę, już teraz nie w ciemno, bo ograłem betę. Trochę potestowałem, mam lekkie jakieś tam swoje wrażenia. Moim zdaniem jest to tytuł wart uwagi, nawet dla samej fabuły, która jest tu mroczna. No powiem wam, że jest interesująca. W ogóle ciekawi mnie, jak dalej twórcy poprowadzą ten wątek. Czy nasza postać, która fantom, który nam pomaga, będzie, nie wiem jak to nazwać, bardziej nam pomagał, czy będzie próbował nas wykorzystać? No dobrze. To na tym zakończymy tą betę. Dziękuję wam za całą serię, którą ze mną byliście. Krótką, bo krótką, ale dzięki. I słyszymy się w następnych seriach. To do następnego. Cześć!